Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich słuchających i oglądających chrześcijańską telewizję internetową Codziennik Biblijny. We wtorek, 11 lipca 2023 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia. Są to słowa wyjęte z Księgi Kaznodziei Salomona, gdzie w 3 rozdziale i 22 wierszu czytam: Nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los. Zaś apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale i 17 wierszu powiada: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Wakacyjny czas to czas wytchnienia, to czas odpoczynku i właściwie moglibyśmy powiedzieć, że te słowa nie w pełni nas dotyczą, bo mówią o pracy, mówią o postępowaniu, o zachowaniu. Tymczasem apostoł narodów, apostoł Paweł zwraca uwagę, że pracą jest całe życie. Także to na zasłużonych wakacjach, zasłużonym urlopie. Tak, wszystko cokolwiek czynimy, winniśmy czynić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A więc wówczas, kiedy przygotowujesz się do podróży, czyń to w imieniu Pana Jezusa. Kiedy jesteś na turystycznym szlaku, czyń to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Co miał na myśli autor, wypowiadając takie słowa? Autor zwraca nam uwagę na bardzo istotną rzecz, na jeden wielki Boży dar. A tym darem niewątpliwie jest modlitwa, bo to modlitwa jest tętnem chrześcijańskiego życia. To modlitwa człowieka otwiera na Boga i dla Boga, ale także i na drugiego człowieka. Kiedyś ksiądz dr Marcin Luther powiedział: mam dziś wiele do zrobienia, muszę się modlić. Tak, nie zapomnijmy w czasie wakacyjnych wojaży, nie zapomnijmy w czasie wakacyjnej wędrówki westchnąć do Boga. Tak bardzo potrzeba nam Jego błogosławieństwa. Tak bardzo potrzeba nam Jego prowadzenia, Jego wsparcia. Bez Boga, mówi polskie przysłowie, ani do proga. Tak, drogi kochany słuchaczu, drogi strażaku, czy to na wakacyjnych ścieżkach, czy w czasie służby, potrzebujemy Boga. Nie zawahaj się schylić swojej głowy, złożyć rąk do modlitwy i westchnąć do Niego. Nie zawahaj się westchnąć do Niego także wówczas, kiedy bierzesz do ręki kromkę chleba, kiedy potrzebujesz zaspokoić pragnienie. Wszystko, cokolwiek czynicie, gdy wyjeżdżasz z domu, zawołaj do Boga. On wszystko dobrze uczyni. Kiedyś ktoś powiedział, że modlitwę należy zamknąć tylko i wyłącznie w świątyni. Ale to nie jest prawda. Popatrz na Pana Jezusa. Pan Jezus wszędzie, gdziekolwiek się znajdował, gdziekolwiek przebywał, tam się modlił. Każdy Jego spektakularny czyn czy cud był poprzedzony modlitwą. Patrzymy w kartę Ewangelii i możemy przeczytać, że Jezus westchnął do Boga. Jezus spojrzał w niebo. Jezus wołał. Wołał do Boga. Wszystko, cokolwiek czynił, czynił w imieniu Wszechmogącego. A skoro On, mój Pan i Zbawiciel, tak czynił,
tak powinienem czynić i ja. Jesteś do tego gotów? Zachęcam Cię, drogi słuchaczu, wszystko cokolwiek czynimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy inni zobaczą w nas, że naprawdę jesteśmy Jego uczniami. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Życzę Wam dnia w bliskości Jezusa Chrystusa. Życzę Wam dnia pełnego Chrystusa. Niech On Wam wszystkim błogosławi. Z Bogiem. Do zobaczenia. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem.